Zabiłeś ją. Byłem zmuszony. Straszny obowiązek. Mam nadzieję, że mi przebaczysz. Tak, tak, Quasimodo. Ja wiem, że to boli, ale wreszcie nadszedł czas, by skończyły się twoje cierpienia. Na zawsze. Zaraz, zaraz. Posłuchaj mnie, Quasimodo. Nie, ty słuchaj! Całe życie mówiłeś mi, że świat jest podły, okrutny, zły! Ale widzę, że na świecie okrutni i podli są tylko tacy ludzie jak ty! Quasimodo... Esmeraldo... Ona żyje! Nie! Już nas opuszczasz? Spójrzcie w górę! Trzymaj się, Esmeraldo! Powinienem był wiedzieć, że zaryzykujesz życie, by ratować tę wiedźmę. Tak jak twoja matka zginęła, bo ratowała ciebie. Co? A teraz zrobię to, co powinienem był zrobić 20 lat temu! Trzymaj się! A on uderzy w grzeszników i strąci ich w piekielną otchłań.